Witam serdecznie. Moim gościem Daniel Filipek, Prestige House. Witam. Daniel, wysoka dzisiaj wygrana. Prawdopodobnie 9-3, jeżeli pamięć mnie nie myli, z drużyną Whiskey Bar. Jak byś ocenił to spotkanie, bo dzisiaj też graliście dla siebie, aby być tą trójeczką w lidze. Udało się to zrobić. Czy to była podwójna motywacja? Ja bym może zaczął od tej nieciekawej dość sytuacji, tragedii tak naprawdę, że ta cała kolejka i naszej ligi, i szczególnie drugiej ligi była pod takim, no nawet ciężko wyrazić to słowami. Gdzieś piłka zeszła na dalszy plan, dlatego dzisiaj nie wiem, czy mieliśmy taką motywację, my i drużyna przeciwna, żeby o cokolwiek grać. No, mieliśmy swój cel, osiągnęliśmy go, ale no tak jak mówię, no, w takich okolicznościach, nie innych. Każdy czuje tą przykrą rzecz, która się stała, tą sytuację. Niestety, tak jak wspomniałeś, piłka schodzi na drugi plan. Swoje trzeba było rozegrać. Fajnie, że drużyny tak się jednoczą. To tak patrząc dzisiaj, kiedy jesteśmy w takim nastroju, pokonaliście tą drużynę. Wiadomo, radości nie było, ale swoje też chcieliście zrobić, prawda? No myślę, że po tym jak się poukładała ta liga, to i tak jesteśmy wdzięczni. Chyba trzecie miejsce, tak? Będziemy grać w barażach. Barażach, poniedziałek. No, więc damy z siebie wszystko, żeby wejść do tej ekstraklasy, bo takie założenie było od samego początku. No, niestety powiem tak, że przez okno, trochę nie drzwiami wejściowymi, ale mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie widzimy się w ekstraklasie. Mam też taką nadzieję oczywiście, ale też nie mogę lekceważyć drużyny z ekstraklasy. Także czeka nas poniedziałek bardzo ciekawy pojedynek. Już nie pamiętam z kim, pomyślimy. Soczersi, nie? Soczersi prawdopodobnie, dokładnie, dokładnie. I jak z takimi Soczersami można troszkę wybiegnąć do przodu, zagrać? Bo to jednak drużyna ekstraklasowa. Wydaje mi się, że dużo będzie zależało w poniedziałek od motywacji. Kto będzie chciał, nie wiem, czy oni zostać w tej ekstraklasie, czy my wejść do tej ekstraklasy. Dyspozycja dnia według mnie będzie najważniejszym czynnikiem. I na koniec szybkie pytanie, ocena szkolna, oceń 1-6, wasz występ w tegorocznej lidze Orlika. 4+. I komentarz. Chcieliśmy bezpośredni awans, tak jak przedtem wspomniałem, wejdziemy przez okno i tego jestem pewien. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.